Panie prezesie, jest pan prezesem nie tylko Związku Banków Polskich, ale również Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. Proszę powiedzieć, jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniła się współpraca pomiędzy uczelniami a biznesem? Jakie korzyści odnoszą i uczelnie, i biznes właśnie z takiej współpracy? Myślę, że warto wspomnieć o tym, że liderzy polskich uczelni i liderzy polskich różnych branż, firm ponad 25 lat temu doszli do wniosku w ramach tego wstępnego etapu transformacji polskiej gospodarki, że ta współpraca pomiędzy światem nauki a przedsiębiorcami jest konieczna, jeśli polskie firmy mają stawać się coraz nowocześniejsze, jeśli polskie firmy mają przygotowywać produkty i usługi wysokiej klasy. I w czasie tych debat, które prowadziliśmy w ponad tych dwóch dekadach, poświęcaliśmy wiele zagadnień kierunkom kształcenia i oczekiwaniom takim kompetencyjnym stawianym absolwentom uczelni. I uczelnie wsłuchiwały się w głos, zapotrzebowanie zgłaszane przez przedsiębiorców, ale także oczywiście miały własne badania. I myślę, że w pewien sposób w wielu uczelniach te programy nauczania były odpowiednio profilowane. Również absolwenci wielu uczelni utrzymywali kontakty i utrzymują przez wiele lat kontakty ze swoimi macierzystymi uczelniami po to, by sugerować określone działania, ale także czasami współpracować, kontynuować współpracę po studiach. W wyniku tych rozmów, które były prowadzone pomiędzy uczelniami i przedsiębiorcami, ale także przedstawicielami rządu na przestrzeni lat, doszło do utworzenia szeregu rozwiązań prawnych, także instytucjonalnych, chociażby takie jak powołanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ostatnich latach Centrum Łukasiewicz, również innych programów wspieranych, takich jak chociażby przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości czy przez Bank Gospodarstwa Krajowego, które sprzyjały nawiązywaniu współpracy uczelni i przedsiębiorców. Natomiast w ostatnich dosłownie kilkudziesięciu miesiącach mamy do czynienia z kilkoma ważnymi wydarzeniami. Po pierwsze, utworzeniem czy uchwaleniem konstytucji dla biznesu i konstytucji dla nauki, gdzie znajdują się pewne elementy wręcz takie formalne, skłaniające do zacieśniania współpracy. Pojawiły się rozwiązania podatkowe, które premiują w pewnym stopniu innowacyjność. Pojawiły się instrumenty wspierające instytucje, które dysponują kapitałami, czy organizują kapitały, aby one mogły mobilizować kapitały, które by były inwestowane właśnie w projekty bardziej zaawansowane, bardziej ciekawe. No a w ostatnich dosłownie kilkunastu miesiącach rozpoczęły działalność rady uczelni, które poza konwentami czy radami gospodarczymi w wielu uczelniach, które funkcjonowały przedtem, teraz zaczęły formalnie już monitorować sytuację w uczelniach, dyskutować wspólnie z władzami uczelni o strategiach, dyskutować o programach nauczania, dyskutować o gospodarce finansowej, dyskutować o promowaniu tej współpracy gospodarki i uczelni. Oczywiście pamiętając o tym, że uczelnia ma kilka funkcji, że wiodące uczelnie mają funkcje naukowo-badawcze i stąd też bardzo dobry pomysł, sądzę, wytypowania pewnej grupy wiodących uczelni i nadania im statusu uczelni badawczych w Polsce. Dyskutują także o tej drugiej funkcji, czyli o sposobie uprawiania dydaktyki i o programach dydaktycznych, ale także dyskutują o funkcjach, powiedzmy, kulturotwórczych i wychowawczych uczelni. I myślę, że tu będziemy mieli duże osiągnięcia. Myśmy w Polskim Forum Akademicko-Gospodarczym postanowili powołać w ubiegłym roku ośrodek współpracy rad uczelni, no i będziemy, i wymieniamy poglądy i będziemy sprzyjać umocnieniu tego współdziałania. A proszę powiedzieć, co należałoby jeszcze zmienić we współpracy pomiędzy uczelniami a biznesem,
Czy może jakieś powinny zostać wprowadzone ustawowe uregulowania tej współpracy? Jak to powinno wyglądać? Czego brakuje w tej współpracy, Pana zdaniem? Ja myślę, że my mamy dość dobrą infrastrukturę instytucjonalną. Wielką rolę odgrywa w programowaniu działań i w pewnej nadawaniu takiego kształtu polskiej nauce zarówno Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Fundacja Rektorów, która od wielu lat prowadzi działalność i naprawdę jest to działalność na wysokim poziomie. Należy wspomnieć o bardzo takiej dobrej roli także Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego. No i teraz właśnie tego ruchu Rad Uczelni, który działa przy Polskim Forum Akademicko-Gospodarczym. I myślę, że to dobre współdziałanie zaowocuje jeszcze lepszą współpracą z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ale także z Centrum Łukasiewicz, ale także będzie sugerowało, czy te gremia będą sugerowały wdrażanie pewnych dodatkowych instrumentów, nowych instrumentów, szczególnie tych, które w pilotażowej wersji okazały się bardzo dobre. O czym myślę? Myślę o kredycie technologicznym, który od wielu lat jest oferowany przez polską bankowość i zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Myślę o pewnych projektach także realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i inne instytucje. Nie będę wymieniał wszystkie, ale moim zdaniem niezmiernie ważne jest to, abyśmy z tej współpracy wyprowadzali następujące wnioski. Odpowiednie kształtowanie programów nauczania związanych z potrzebami kompetencyjnymi zgłaszanymi przez przyszłych pracodawców wobec uczelni, które powinny przygotowywać absolwentów z określonymi umiejętnościami, z określoną wiedzą. I tutaj bardzo ważna jest współpraca z sektorowymi radami do spraw kompetencji, które w oparciu o inne z kolei przepisy prawne działają. To jest początkowa faza, ale bardzo ważna. Po drugie, myślę o instrumentach finansowych. Trzeba zobaczyć, w którym miejscu pojawiają nam się pewne nieciągłości, gdzie brakuje czasami środków czy zachęty. Ja osobiście uważam, że w niektórych typach uczelni powinniśmy wspierać działalność zarówno taką naukowo-badawczą i wdrożeniową studentów, pracowników nauki, ale także dawać możliwości udziału tychże w systemach wdrażania czy komercjalizowania pewnych projektów. To nie zawsze jest takie proste, łatwe, ale pewne rzeczy trzeba uporządkować. Sposób rozliczania, sposób, pewne uprawnienia do tych prac, do wyników prac uczelni, uprawnienia pracowników i studentów biorących w takich pracach udział. Wiele rzeczy w niektórych uczelniach jest bardzo dobrze rozwiązane i trzeba te praktyki upowszechnić. Myślę również, że trzeba przejrzeć te mechanizmy, które dobrze funkcjonują, gdy chodzi o pewne nakłady, które są ze strony rządu przeznaczane na promowanie tej współpracy. Tu powstają pewne kłopoty. Czasami przedsiębiorstwo się waha, czy powinno się zaangażować w jakiś projekt z uczelnią, bo nie są pewni, czy ten projekt będzie ze strony uczelni odpowiednio zarządzany. Czasami takie wątpliwości ma uczelnia. Nie zawsze przepisy tutaj są jasne i sprzyjające, bo spotyka się instytucja, która dysponuje środkami publicznymi, z drugiej strony środkami prywatnymi, więc niewątpliwie musimy zobaczyć, jak to się robi w świecie, w niektórych krajach, ale także trzeba pamiętać, że w pracach tych badawczych, w pracach rozwojowych nie wszystkie projekty się udają. Czyli co z projektami, które niestety nie są trafione, czy nie są najwyższej próby? To nie tylko w Polsce trwają prace, nie tylko na jednej uczelni, ale trwają prace w krajach europejskich. W innych krajach oni mogą mieć lepsze pomysły, oni czasami mają większe pieniądze na promocję, na budowanie pewnych sieci odbioru. Ale też trzeba pokazywać to, co udało nam się osiągnąć na styku uczelni, na przykład farmacje, chemia, chociażby także jeśli chodzi o na przykład rynek
nawozów, ale także w obszarze... No właśnie, panie prezesie, powiedzmy... Jest tylko projektów, które są naprawdę naszą wizytówką. No właśnie, jak wypadają te polscy, współpraca polskich uczelni z biznesem na tle innych krajów Europy? Jak moglibyśmy to ocenić? Myślę, że nie jesteśmy tutaj na pewno liderami, a wręcz ze względu na wielkość nakładu pod względem liczby patentów nie jesteśmy w czołówce i mamy tutaj wiele do nadrobienia. Choć w rankingach, kiedy porównywane są osiągnięcia polskiej nauki, to bywa tak, że jesteśmy w tej części lepsi aniżeli w działalności gospodarczej. Więc są sfery, gdzie możemy się, biorąc pod uwagę różne aspekty, tym poszczycić. Myślę, że czasami mamy problemy z odpowiednią promocją, z odpowiednimi systemami pokazywania dorobku polskich uczelni. Natomiast też trzeba powiedzieć, że charakter polskiej przedsiębiorczości, polskiej gospodarki jest dosyć specyficzny i on czasami nie sprzyja takiej stabilnej współpracy, dlatego że bardzo mocno rozwijają się i dobrze rozwijają się firmy, które mają stabilnych inwestorów, inwestorów z dobrym zapleczem naukowo-badawczym i z dobrymi sieciami dystrybucyjnymi. Na przykład w ostatnich latach obserwujemy, że te firmy działające w Polsce, one lepiej sobie radzą na rynkach międzynarodowych, ale jest także grupa firm z polskim kapitałem, które korzystają na tej współpracy, przede wszystkim zatrudniają dobrych polskich absolwentów i trzeba zrobić kolejne kroki, na przykład w takim obszarze jak obszar gospodarki elektronicznej, taki obszar jak to ta polska droga do gospodarki 4.0. Jest tu bardzo wiele do wykonania. My mamy dobre kadry w uczelniach, powinniśmy zwiększyć kształcenie, lepiej je uprofilować, po to, by to miejsce w gospodarce światowej 4.0 Polska miała należne, żebyśmy się nie spóźnili i żebyśmy po prostu zdążyli na ten pociąg i mieli swoje miejsce właśnie w gospodarce, która będzie na większą skalę wykorzystywać niż do tej pory automaty, roboty, sztuczną inteligencję, a więc odciążać ludzi od ciężkiej, niebezpiecznej czasami pracy, więc tu mamy bardzo wiele do zrobienia i jeśli dyskutujemy o kierunkach na najbliższe lata, to właśnie udział uczelni i przedsiębiorstw w realizacji po pierwsze strategii odbudowy, to na najbliższe miesiące, ale także w strategii tej nowej ekonomii, next generation, zielonego ładu, dekarbonizacji polskiej gospodarki i tu jest wielkie miejsce dla wielu uczelni, ale także zrozumienie przemian cywilizacyjnych w świecie, jakie nastąpiły i następują i tu jest miejsce także dla wielu uczelni humanistycznych, bo trzeba zrozumieć te procesy, trzeba wiele spraw w układzie krajowym i międzynarodowym poukładać na nowo i te nowe pokolenia, które przychodzą i przyjdą po nas, po prostu powinny spotkać się z pewnym doradztwem, z pewną kompetencją, kompetentnym doradztwem, aby znalazły te swoje miejsca w sposób łatwiejszy, aby ten pokojowy rozwój w naszym regionie i w świecie przy naszym aktywnym udziale odbywał się w jakiś sposób bardziej płynny. Czyli podsumowując dosłownie jednym zdaniem, dzięki współpracy biznesu i świata nauki możliwe jest włączenie się tych dwóch grup w program odbudowy i rozwoju. Tak, i trzeba tutaj dodać, nie da się rozwiązać dzisiaj żadnego problemu gospodarczego, cywilizacyjnego, takiego o istotnym znaczeniu dla Polaków, ale także dla Europejczyków i dla ludzi świata bez współpracy ludzi nauki ze światem biznesu, ze światem polityki. Jest bowiem bardzo wiele zagrożeń, jest bardzo wiele wyzwań i jest wiele szans. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był Krzysztof Pietraszkiewicz, tym razem nie Związek Banków Polskich, tylko Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze. Katarzyna Walterska, ISB News.